Dajcie. Na praktycznie w kolejnej serii tej klimatycznej survivalowej, jakby powiedzieć, gry. Town of Light. Gry, której nie trzeba już przedstawiać na moim kanale, bo wszystko o niej powiedziałem. Prawie. Dzisiaj nasza bohaterka wspomnieniami dobrnie do do, jakby to powiedzieć, szkoły, w której się wychowywała. Szkoły z internatem, gdzie była pod kuratelą sióstr zakonnych. A więc zaczynamy. Klimatyczną muzyczką i śpiewem. Co zaraz zobaczycie. Usłyszycie. A jednak nie. Czy gra mi się nie zapisała? I can't be sure it's Amara's. These crosses are nameless. How will we ever know who is buried here? There are no names here. Amara no longer exists. Maybe she never really existed. Chyba mi się And nie I was zapisała, already wiecie? dead. Why go on living? Nie wiem dlaczego. Let's put an end to it. I want to leave a letter. I want to apologize for the suffering I have caused. Pierwszy raz spotkałem się z sytuacją w tej grze, że gra mi się nie zapisała. No dziwne. Aczkolwiek i takie rzeczy się też zdarzają przecież.
The reception is in the entrance hall. There I'll find a pen and paper to write with. Albo po prostu zapisała, że... I always wanted to stop doing the things I used to do, but I just did it again and again. I kept on making mistakes, destroying my life and that of the people close to me. Zatem dobrniemy, musimy dobrnąć tam, gdzie... My soul was rotting in a state of sin. Chyba dobrze idę. My life has been one long mistake. I'm so ashamed of what I've done. Daj do góry. Czy jednak... Jednak nie. I lost control and couldn't stop myself. A victim of rage and lust. Chyba dobrze idę, aczkolwiek mogę zboczyć ścieżki, jeżeli tak, to... The most obscene desires. Przepraszam. Mom, don't come and fetch me, I beg you. I deserve to be in this place. It's my only chance. But I'm not brave enough to keep on living. Not like this. Bardzo dobrze. Bardzo dużo sobie urojenia ma. Not like this shame which wears me down every accursed day. Not with this anxiety which transforms everything into fear. Szkoda. But I'll never change, Mom. Never. Let me die, but don't suffer for me. Forget me quickly, but maybe. Maybe you've forgotten about me already. Nie dochodziły, które je wysłali, które po prostu przepadały. Dziewczyna myśli, że jej mama, no po prostu jej bliscy w zasadzie, że o niej zapomnieli, a w rzeczywistości to tak nie jest. To tak nie było. Po prostu, no... Te chore psychiczne bydlaki, że tak powiem, robiły wszystko, żeby stłamsić właśnie pacjenta tego szpitala, a w konsekwencji też znaczy tutaj.
zawarty. Mały rekonesans zrobimy. Tak mi się wydaje, że już jest na staje. Ja nie wiem, dlaczego na przykład niektórych szafek po prostu się nie da otworzyć. Im głębiej, zauważcie, wchodzimy w takie rozeznania, że tak powiem, takie dość klarowne, sobie przypominamy wszystko w sensie, bo zmienia się całkowicie obraz gry. To jest właśnie takie fajne. No ewidentnie jest to zachód słońca już. Ciekawe to wszystko, ale jeszcze pewno ciekawsze przed nami. Łazy. Dziwne to. Pralnia się przed nami otwiera. Pożyła. Zaraz. Aha, to jest to samo. To było, widzicie. Zobaczmy jeszcze, czy można ewentualnie poszperać. To jest ona? To jest nasza bohaterka? No bardzo ładna dziewczyna. No aż mnie zatkało trochę teraz, bo
Yes. Muszę sobie zrobić zdjęcie tego, bo ta gra ma kilka zakończeń i nie wiem, czy jeszcze wpadnę na te. Naprawdę to jest. Niewiarygodne, ale pierwszy raz jak gram, to widzę tą dziewczynę. Naprawdę. Szczerze wam to mówię. Dobrze, że tutaj przyszłem, bo przyszedłem właściwie. Bo naprawdę super sprawa. Super. To jest dziewczyna przywiązana do parapetu. Oj, osiem. The complete walk. Running all year. Super, ekstra. Bardzo się cieszę. Te historie przeżyliście ze mną razem. Poraźnie to jest. Mimo że ta gra jest jaka jest, ale jest bardzo wstrząsająca, smutna. Ewidentny, bardzo fajny. Właśnie te zmieniające się gdzie ja mam teraz. No tu chyba wychodziłem, czyli okej. Jest piękna poprawa. No i muzyczna też, no bo bądź to bądź, no, chcieli wyrazić taki żal. Że bardzo tak fajno. I tak też sobie powiedziałem, że na pewno jak pierwszy raz zagrałem, na pewno wrócę do tej gry jeszcze nie raz. I wróciłem. Jestem tu z wami. Cieszę się naprawdę, że jesteście ze mną.
zdobyliście do końca. Może jeszcze raz przyjdziemy. Ja przyjdę. I can't. Idziemy.
stronę świata. We know so many things at school, and so we have to attend. How would we get on if we didn't? I do a lot of bad things. I don't tell anyone, but Mom knows just the same. I teraz te rysunki, tak? Jakoby... René is kind to Don Gino, but he always frightens me. Blackbird's eating my head. That's why it hurts so much. Gdzie my mamy iść? Tu? Zobaczmy. When I was little, I never used to sleep. Poor Mom. Mr. Onofrio is so nice. I'm bad because I'm not kind. Mom always has to work because it's so cold in winter. Mr. Onofrio helps Mom. How would we manage if he didn't? My baby Charlotte is so beautiful, and she's so good. But René isn't.
tych korytarzach można szybko gubić. Mr. Onofrio is very kind and helps us. If he's not here, I have good reason to be afraid. There are a lot of them. They want to hurt me. They fly. Even Charlotte can't help me. Mom works so hard because I have to eat, or I won't grow. Ciężko jest znaleźć te obrazki, ale to jest taki... Wybory chyba... What's happened? What is this place? Maybe I'm dead. I can't see any light. Maybe I am dead. I can't get up. What's going on? What's happening to me? There's no one here, but these noises. Can't keep my eyes open. To tak jak te obrazki nie dali drugiej szansy. Złe siostry przychodzą, złe siostry. Taki jak funkcjonował właśnie w tym czasie. Tak mi się wydaje, bo...
szczerze przed kilka. Jesteśmy cały czas na wózku, na tym takim leżącym, cały czas. Chapter 14-14. No to teraz wiecie, to był krótki odcinek, ale intensywny. Także trzymajcie się, do usłyszenia. Na pewno jeszcze się spotkamy. Dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się.